programie. Wspólnie z Jirkiem Greenem zachęcać będziemy wszystkich Dolnoślązaków do wspólnego tworzenia wrocławskiej książki kucharskiej. Porozmawiamy o tym, gdzie we Wrocławiu można rozwijać talenty i umiejętności naszych dzieci. Gościć będziemy również studentów Politechniki Wrocławskiej, którzy zaprojektowali i stworzyli tanią i uniwersalną protezę dłoni. Zapraszam. W naszym studiu pierwszy gość, Jirek Green, dzień dobry, pisarz, wydawca, menadżer kultury od 2013 roku, kurator przy Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, odpowiedzialny za czytelnictwo i literaturę. Dzień dobry. W ramach tego projektu ma powstać wrocławska książka kucharska. Tak, Wrocław otrzymał jeszcze jeden niezwykle prestiżowy tytuł, dotyczy on książki właśnie, to znaczy 23 kwietnia 2016 roku zostaniemy również Światową Stolicą Książki UNESCO. I pan też będzie miał pieczę nad tym wydarzeniem. Napisaliśmy ten program w ramach biura SK, więc siłą rzeczy zostałem jego koordynatorem. Natomiast kiedy myśli, dlaczego ten kontekst przywołuję, bo kiedy myśli się o literaturze, to zazwyczaj myśli się o literaturze pięknej, to jest, prawda? Natomiast książka to jest pojęcie znacznie szersze. To są podręczniki, to są biografie, to są wreszcie kulinaria, niezwykle ostatnio przecież modna. Zadaliśmy sobie takie pytanie, która z istniejących wrocławskich imprez byłaby takim fajnym kontekstem i matecznikiem dla mówienia o książce kulinarnej. No i rzecz jasna wyszła nam Europa na widelcu. I stworzyliśmy taki program, się nazywa Książka na widelcu, który w 2000, on już miał swój początek, bo i targi książki kulinarnej, i różne inne rzeczy, ale w 2016 będzie bardzo blisko z Europą współpracował, kładąc nacisk z naszej perspektywy na to, czym jest książka. No dobrze, byliśmy z siebie bardzo dumni, jak to wymyśliliśmy, tylko brakowało nam takiego elementu, który byłby nieco poważniejszą rozmową o tym, co, mówiąc bardzo ogólnie, a jednocześnie bardzo konkretnie, co budowało tożsamość Wrocławia. No właśnie, bo Dolny Śląsk, Wrocław to takie miejsca, no bardzo, bardzo bogate kulturowo, bo tak naprawdę każdy z nas jest skądś. I te kuchnie, te kultury się przenikają. Dokładnie. A jeśli wyobrazimy sobie takie miejsce, przy którym powiedzmy wysiedlony Tułemko ze swoją żoną z Radomia mogli się tak naprawdę spotkać, no to był stół. Prawda? I to były te tradycje, które z sobą przywieźli. Do tego dochodzi cała grupa takiego nowego napływu związanego z bardzo dynamicznym rozwojem miasta po 1989 roku. No. Przecież to nie są tylko mieszkańcy regionu, prawda? To są również mieszkańcy całej Polski, którzy znowu do bardzo silnie dynamicznie rozwijającego się miasta przyjechali. Ale też to są studenci, którzy przyjechali tutaj z zagranicy, prawda? Oczywiście. Ukraińcy. Oczywiście. Zatem zaczęliśmy to bardzo poważnie rozważać. Czy to, nazwijmy to i trzymajmy się tego określenia, spotkanie przy stole ludzi z tak zupełnie różnych kultur i z tak często kompletnie odrębnych światów,
mało tego, światów, które przed wojną się nie przenikały, bo świat Łękowszczyzny był dla świata Mazowsza zamknięty, z wzajemnością. Naturalnie. Świat, może bardziej otwarty był świat Kresów, ale też nie do końca, jeśli spojrzymy na przykład wówczas zachodnio Lubierze, czyli Poznań. Zważywszy na znacznie większe niż dzisiaj trudności komunikacyjne czy informacyjne, również jeśli idzie o kulinaria, te wpływy bardzo rzadko się przenikały, a jeżeli to bardzo długo to trwało. A tymczasem tutaj to musiało nastąpić w przeciągu niebywale krótkiego czasu, jak na historię kulinariów. I mało tego, musiało być posiłkowane czymś, co dzisiaj byśmy nazwali produktami regionalnymi. Znaczy tym, co było w miarę dookoła, do zdobycia. No, my dzisiaj na różne sposoby patrzymy na rok 45, ale naprawdę nie było łatwo z jedzeniem. A zatem jak opowiedzieć tradycję wielopokoleniową często swojej rodziny w miejscu, w którym w ogóle nie jest się u siebie, w miejscu, w którym trzeba skorzystać z tego, co jest dookoła i w miejscu, w którym się żyje z kimś, kto przyszedł z innego świata. I stwierdziliśmy, że rzeczywiście nie można mówić o kuchni wrocławskiej, dopóki się jej nie zbada. Bo to, co się mówi... Ja mówiąc szczerze, to się zastanawiam, dlaczego tak późno się za to wzięliśmy, że to tak fantastyczny pomysł. Nie wiem. Nie wiem, może też stąd, że to czasem się przydaje. Ja nie jestem z Wrocławia. No właśnie, a Wrocław jest panu bardzo bliski, bo tutaj tych projektów, które pan zrealizował, oczywiście. Jest cała masa. I być może czasem ktoś, kto spojrzy z zewnątrz, szczególnie ktoś pochodzący z Krakowa, gdzie wszystko jest takie, jak zawsze było. Oczywiście w dużym uproszczeniu. Tak. Nagle zaczyna sobie zadawać pytanie o to, czy przez kulinaria budujemy tożsamość, czy ona się zbudowała w jakiś sposób. No a do tego dochodzi jeszcze ten element złości, kiedy ktoś mi wmawia, że jest jakaś kuchnia wrocławska starodawna. No może jest, ale to nie jest część naszej tradycji. No właśnie, to jest część produktów regionalnych. Ale mówienie o wrocławskości takiej czy innej zupy rakowej jest po prostu śmieszne. A zatem coś się musiało, i jestem przekonany, że się stało. Coś się musiało stać takiego, kiedy przy pierwszym sporze w jakimkolwiek wrocławskim domu, czy wigilijnym sporze, niech będzie, czy barszcz, czy grzybowa, to coś tu się musiało zdarzyć. I dlatego postanowiliśmy, po pierwsze, wydać, bo to jest ważne, żebyśmy sobie powiedzieli, tak, wrocławska książka kucharska to nie jest jakiś wirtualny projekt, to jest przedsięwzięcie, na którego końcu, a dokładnie mówiąc w czerwcu przyszłego roku, w czasie Europy na Widelcu właśnie i naszego programu Książka na Widelcu, będzie konkretna książka kucharska. No tak, będzie miała strony, zdjęcia, opowieści. W tej książce oprócz przepisów będą właśnie opowieści. Tak, bo o to bardzo... Czekacie na takie opowieści, na takie przepisy, namawiacie wrocławian, dolnoślązaków na to, żeby wysyłali. Tak, o to właśnie bardzo prosimy, bo przepisy już przychodzą, co nas bardzo cieszy. Lubimy każde, internetowe, odręczne, pocztą, to wszystko jedno. Ale namawiamy też na historię, na opowieści. No, każdy z nas ma jakąś pamięć kulinarną. Czy ona wzięła się z domu, czy z ulubionego baru, restauracji, czy z opowieści rodzinnej. Bo tutaj, nawet przy tych kilku czy kilkunastu zasłyszanych już opowieściach związanych z w jakim sensie z kuchnią. Tu rzeczywiście, w moim przekonaniu, naprawdę w to wierzę, tkwi jakaś tajemnica również współczesnej tożsamości wrocławskiej. I teraz, żeby była jasność, tu niczego nie chcemy bronić, ani nikomu zagrażać. To jest... Świat się zmienia tak szybko. Dzisiaj zjedzenie słowiowej chińskiej zupy, prawda, czy bardziej wysublimowanych specjałów z Azji, czy Europy Zachodniej lub z Ameryki, jest niezwykle proste. No właśnie, bo jesteśmy tacy nastawieni na to takie szybkie jedzenie. Być może poprzez takie działania, poprzez takie wydawnictwa zaczniemy z powrotem celebrować ten stół. Bardzo bym chciał, ale aż tak naiwny nie jestem. Bardziej zależy mi na tym, żeśmy pozostawili po sobie ślad. Bo to jest jeszcze ten moment, w którym możemy tę historię opowiadać. Jedną z najgorszych rzeczy, jaką może spotkać ludzkość, to niemożność opowiedzenia historii. I mówię to jako człowiek zajmujący się zawodowo literaturą. No i to właśnie też jest taki troszeczkę ostatni moment, tak? Bo to pokolenie, które tutaj przyjechało, to ono powoli po prostu zaczyna wymierać. Absolutnie tak. Zawsze we wszystkich miejscach w Polsce i na świecie zdarza mi się pracować czy uczyć. Powtarzam, póki macie czas, odpytajcie dziadków.
póki macie czas, bo potem naprawdę będziecie żałowali. To jest tylko kwestia wieku. W którym momencie zacznie się żałować? I teraz my proponujemy, oczywiście to jest jeden z elementów tego, o co należy pytać, ale jednym z elementów i rzeczywiście, rzeczywiście istotnym w naszym życiu. No, nie wiem, mówiąc najbanalniej, człowiek dwa posiłki dziennie zjeść powinien, no, kto wie, czy nie musi. To, jak sobie je ułoży, nawet to, jeśli biegnie zjeść w burgera gdziekolwiek, to jego sposób postrzegania tego burgera został ukształtowany przez smaki domowe. Bardzo rzadko bywa inaczej. Bardzo rzadko bywa inaczej. A zatem przypomnijmy to sobie. To znaczy, a może z tej książki, dzięki przepisom, opowieściom, zdjęciom, o które też prosimy, jeśli ktoś zechce się z nami nimi podzielić, powstanie po prostu świetna, świetna książka. A pan ma taką swoją pamięć kulinarną? Ma pan taką potrawę, którą pan wspomina z dzieciństwa? Tak, mam. Zresztą to jest jeden z tych przykładów, na których można o tożsamości opowiadać bez przerwy, bo to jest zupa pomidorowa. Po prostu. A teraz kłopot z zupą pomidorową jest następujący. Jest niezwykle szlachetna potrawa, którą przyrządza się na całym świecie na bardzo różne sposoby. Jeden z pomysłodawców Europy na widelcu, Robert Makłowicz, kolega z Krakowa, twierdzi, że w Polsce pomidorowa to masakra, bo ona w momencie szczególnie w 60., ale w 70. latach, kiedy zaczęły pojawiać się koncentraty pomidorowe, no była często bardzo najszybszym i jedynym rozwiązaniem. Bardzo często jest tak robiona. Na szybkie przygotowanie. No właśnie, tylko że to ją niezwykle zubaża. To znaczy, to Makłowicz obraża moje pojęcie zupy pomidorowej i moją pamięć dzieciństwa. Tak wielu zup pomidorowych, mówimy regionami, na Lubelszczyźnie choćby, gdzie można zjeść zupę ze świeżych pomidorów, przyprawianą na sposób włoski, ale gdyby komuś się tam powiedziało, że to jest właśnie zupa z ziołami prowansalskimi, to byłby bardzo niezadowolony, bo to jest zupa jego dzieciństwa. No tak. Ja muszę powiedzieć, że jadłam zupę pomidorową z miętą. Bardzo ciekawe doświadczenie. Rzecz. No, mięty się często dodaje do pomidorów w różnych konfiguracjach. Ona bardzo ładnie wydobywa wiele rzeczy, a i sama, no, jeśli ktoś oczywiście lubi. A zatem mam takie wspomnienie i zresztą ono się też jakoś wiąże z Wrocławiem. Ja nie będę o tym opowiadał, tylko chcę powiedzieć, że bo wiele nie wymagamy. Opowieść na pół strony, na całą stronę, przepis, który składa się z iluś tam składników sposobu przygotowania, prawda, czy zdjęcie, to nie są rzeczy, które wymagają wiele zachodu, aby je do nas przysłać, jeśli ktoś chce być współautorem wrocławskiej książki kucharskiej, prawda? Natomiast czegoś więcej wymaga już zatrzymanie się nad tym, znaczy zatrzymanie się nad tym, o czym chcę powiedzieć. Znaczy taka chwila refleksji, której nie mamy na nią czasu, albo w ogóle jej nie mamy. Ja pamiętam pierwsze rozmowy o książce kucharskiej wrocławskiej. Co ten facet bredzi? No, gdzie ja mam czas pamiętać? Nie, potem od słowa do słowa zaczyna się, no dobrze, zaczyna ale się opowieść. Jadłem rosół, i potem podałam, znaczy przepraszam, przygotowywałam rosół, mówi pani, potem podałam ten rosół mężowi, mąż był z Tardobrzega i on w ogóle powiedział, że to nie jest rosół, że on nie zna takiej zupy. I to zatrzymanie. Zatrzymanie, żeby sobie uświadomić, o jakiej historii my tu opowiadamy. Jest czasem niezwykle osobiste, intymne, warte tego, żeby się nad tym przez chwilę pochylić. A my tak naprawdę dajemy, bo to nie jest żaden powód do badania socjologicznego, chociaż pewnie ktoś na tej książce takie badanie zrobi, ale my tylko dajemy przestrzeń do tego, miejsce, gdzie można się tym podzielić po prostu. Dziękuję bardzo. Dziękuję za spotkanie. Proszę państwa, pytajcie swoich dziadków, dopóki z wami są, i ślijcie przepisy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
marchewka nie chciała pomarańczowego koloru. Podobało mi się, jak my budowaliśmy wiedzę i zniszczyliśmy ją. No generalnie wszystko. Fajnie, że dzieci były uśmiechnięte i bawiły się. No to jest najważniejsze. Najbardziej mi się podobała ta interaktywność, że dzieci mogły wziąć też udział w przedstawieniu. Wakacje to jest taki czas, kiedy bardzo często mamy troszeczkę więcej czasu dla naszych dzieci i możemy zobaczyć w nich iskrę talentu, którą później można rozwijać. A nie ma chyba lepszego miejsca we Wrocławiu dla właśnie rozwoju talentów naszych dzieci, jak Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka. Ze mną gość, prezes centrum, pani Małgorzata Strońska-Zaręba. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani Małgorzato, działacie już ponad 15 lat. Przez wasze ręce przeszły tysiące dzieci. Jaka jest idea centrum? Taka, właściwie mamy trzy filary naszej działalności. Pierwszy to jest rozpoznanie talentu i wspieranie rozwoju osobowości poprzez działania artystyczne, wspieranie kreatywności, która jest tak rozumiana szeroko, bo kreatywność jest potrzebna w każdej dziedzinie życia. Drugi filar naszej działalności to jest działanie na rzecz dostępu do kultury, tak żeby do kultury miało dostęp każde dziecko. I trzeci obszar to staramy się zaprząc sztukę do poszukiwania przez dzieci, młodych ludzi świata szlachetnych wartości. To są jakby takie trzy obszary w sferze idei. Co mogę też powiedzieć, tak myśleliśmy sobie o naszej wizji świata w organizacji. No, chcielibyśmy takiego świata, gdzie dzieci mają dostęp do edukacji pozaformalnej, nie tylko tej podstawowej, szkolnej. No właśnie, bo wy wspieracie szkoły, wspieracie przedszkola w swoim działaniu. Dokładnie, że właśnie do tej działalności dodatkowej i są otaczane przez mądrych i wartościowych dorosłych, także wyrastają na szlachetnych i takich moralnych uformowanych ludzi. To jest jakby nasza wizja świata, naszej organizacji. A jak dobieracie kadrę? Do tego przykładamy ogromną wagę. Ja właściwie zawsze sobie myślę o dwóch takich rzeczach. To znaczy musi być to osoba, która sama jest pasjonatem, która sama kocha daną dziedzinę sztuki, bo tylko taka osoba może zarazić innych. Ale druga rzecz to jest też bezpieczeństwo i sposób dotarcia do młodego człowieka, prawda? Bo my wierzymy, że każde dziecko posiada talenty jawne i ukryte, dlatego większość naszych zajęć to są jakby kombinacja różnych środków wyrazu artystycznego. Na przykład zajęcia teatralno-plastyczno-ruchowe czy teatralno-muzyczno-rytmiczne, żeby dziecko mogło rozpoznać, co mu tak jakoś tam najbardziej w duszy gra. Czyli jest to osoba, która potrafi dotrzeć do danej grupy wiekowej, ale też potrafi bezpiecznie prowadzić zajęcia. To na to też zawsze bardzo zwracam uwagę. Dzieci, tak jak mówiłam, przez wasze ręce przechodzi bardzo, bardzo wiele dzieci. Czy one później już, kiedy kończą kontakty z wami, wracają? Ja teraz mam taką naprawdę ogromną satysfakcję, bo nasza absolwentka, a teraz już aktorka, zrobiła premierę u nas spektaklu. Spektakl się nazywa Skąd się biorą kolory. To jest spektakl... To był spektakl, który oglądał, który był przed naszą rozmową. I to jest, gra w tam aktorka, która właśnie w pierwszym roku centrum działała, uczestniczyła w warsztatach, skończyła szkołę aktorską i zrobiła u nas premierę. Ja tak mówiłam, Klaudia, to jest Klaudia Jachira, no ciąży na tobie ogromna odpowiedzialność. Ona żartowała, że czuje presję tej odpowiedzialności. Jest to aktorka, która zarówno występuje, jak i prowadzi warsztaty, także mamy takiego wychowanka, który u nas zrobił premierę. To jest ogromna satysfakcja, ale też co zauważyłam, tak nawet przyznam, że to takie moje ciche marzenie, że może kiedyś udałoby się doktorat na ten temat napisać, że nasi absolwenci bardzo często studiują jakieś oryginalne kierunki studiów, takich, że ja nawet nazwy nie jestem w stanie
powtórzyć. I myślę, że ten rozwój kreatywności właśnie w ten sposób działa, że oni mają, wierzą w swoje możliwości twórcze, wierzą, że można też łączyć różne elementy, bo to przeważnie były jakieś takie dziedziny, które łączyły jakąś na przykład, nie wiem, biotechnologię z matematyką. I nie, naprawdę nie jestem w stanie tego powtórzyć. To były tak jakby oryginalne rzeczy. Także, ale teraz w tej chwili mamy też i teatr dla dorosłych, no i teatr młodych, no i mamy zajęcia międzypokoleniowe. Także tak naprawdę od 12 miesiąca życia mamy ofertę do seniora. Setki. Tak, dokładnie. Co proponujecie na sierpień? Tak jak wspomniałam, dostępność do kultury jest takim jednym z istotnych priorytetów naszej organizacji. My od kilku lat, tak bym powiedziała, opiekujemy się dziećmi z rodzin wielodzietnych i to jest taki program warsztatów właśnie kierowanych do tej grupy. To są tak zwana rodzina plus, to jest troje i więcej dzieci. Także będą warsztaty w sierpniu, będą dwie edycje warsztatów plastycznych. Też mamy taki projekt w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Sztuka przez Wieki. On jest skierowany do klas, także to już powiedzmy jakby za chwilę, szkoła. Od początku września. Podstawowa. Szkoła podstawowa, dokładnie. I jest jeszcze taki projekt, który może być w wakacje dla grup półkolonijnych, nie tylko tutaj z Wrocławia, również z regionu, bo jest to finansowane przez Ministerstwo Kultury, ABC Sztuki XX wieku. I to są trzy spotkania, z kolei dzieci zapoznają się w taki sposób bardzo aktywny ze sztuką współczesną, poprzez działania teatralne i plastyczne. Także ta oferta jest bardzo, bardzo bogata. Z kreatywnych, fantastycznych dzieci wyrastają równie fantastyczni dorośli. Tacy jak na przykład studenci Politechniki Wrocławskiej, którzy stworzyli bardzo tanią i uniwersalną protezę dłoni. Zapraszam Panią i zapraszam Państwa do obejrzenia materiału. W studiu studenci Politechniki Wrocławskiej z Koła Naukowego EZI, Karolina Kula, dzień dobry. Dzień dobry, Maciej Kiedrowski i Dominik Jaworski. To, proszę Państwa, młodzi, kreatywni ludzie, którzy stworzyli protezę dłoni. Kochani, ta proteza w swoim założeniu miała być bardzo tania i uniwersalna. Tak. Trzeba powiedzieć, że bardzo dużo powstaje i powstanie projektów protez na uczelni i nie tylko. Zwykle charakteryzują się tym, że mają spore finansowanie od firm albo z grantów naukowych, a potem kończy się to zwykle tak, że w sprzedaży kosztują one 10, 20, 50, 100 tysięcy i więcej nawet. I wtedy już nie są dostępne dla wszystkich. I to już nie jest zasięg zwykłych ludzi. A naszym celem jest to, żeby ta proteza była wykonana dobrze, o wysokiej jakości, ale żeby było w zasięgu zwykłych ludzi, którzy rzeczywiście tej protezy potrzebują. Dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, żeby minimalizować koszty związane z produkcją. No i koszt tej protezy to jest 500-600 zł. Koszt sterowania, stworzenia tego sterowania jest około 500-600 zł. Tak. To uważam za nasz wielki sukces. Co dalej? Stworzyliście takie dzieło, które tak naprawdę wiele osób by uszczęśliwiło. Co dalej z tym projektem? Możliwości są teraz ogromne, ale potrzebujemy wsparcia. Co dalej? Projektowaliśmy to tak, żeby było uniwersalne również w aspekcie rozwoju, dlatego zarówno część mechaniczna, jak i część sterowania elektroniczna jest stworzona tak, by móc dowolnie ją rozwijać. Więc teraz w grupie, myślę, że również dłużej,
będziemy dzielić się na podprojekty i rozwijać każdą z tych części. Bardzo duża grupa pracowała nad tym projektem. Mhm. Tak, dlatego że ciężko sobie wyobrazić, że 12 osób pracuje na przykład tylko i wyłącznie nad częścią mechaniczną. Dlatego dzieliliśmy się na wiele podprojektów. Sercem całego projektu było tworzenie algorytmów przetwarzających sygnały pochodzące z mięśni. Czyli mówiąc prosto, wymyślenie metody, w jaki sposób ta proteza ma działać i jak to przetwarzać, ponieważ to nigdzie nie jest napisane i to jest tak zwany know-how, który jest bardzo, bardzo drogi. Dalej konieczne było również tworzenie akwizycji tych elektrod, czy tych mikrosygnałów, które są bardzo małe i problem z nimi jest taki, że są bardzo zakłócone. Akwizycja tych sygnałów zakłóca zarówno zasilacz komputerowy, suszarka, cokolwiek, co znajduje się elektronicznego w pobliżu. No właśnie, a może pokażmy, jak to działa. Więc proteza tutaj jest tylko do celów demonstracyjnych. Ona szczytuje sygnał z Twoich mięśni. Tak. Używamy mięśni prostowników i zginaczy, do których podłączamy dwie elektrody. I na podstawie sygnałów z tych mięśni sterujemy tak, jakbyśmy sterowali protezą za pomocą dwóch klawiszy, czyli możemy na przykład zginać i następnie prostować dłoń. Tutaj nasz sama proteza jest właściwie tylko do celów demonstracyjnych. Naszym głównym projektem było stworzenie sterowania, więc to udało nam się zrobić bardzo dobrze. Jesteśmy z tego bardzo dumni i z samej ceny, jak i z tego, że wyróżniamy się tym, że nasza proteza umożliwia sterowanie płynne. Istnieje wiele protez na rynku czy innych konkurencyjnych rozwiązań, które na przykład reagują na skurcz mięśnia, po czym ta proteza się tylko zamyka i otwiera. Nasza umożliwia częściowe otwarcie dłoni, regulację siły nacisku. Na filmie, który został stworzony, w filmie powiedzmy promującym tę protezę, widać, że ona chwyta butelkę z wodą. Tak, jak najbardziej widać, że ona chwyta butelkę z wodą. I jest to możliwe dzięki tej protezie, ale jest parę jeszcze niedogodnień związanych z kciukiem, ponieważ żeby proteza była w pełni prawna, nazwana ręką, sztuczną ręką, musi być przeciwstawny kciuk, czyli kciuk musi się znajdować naprzeciwko palców. U nas kciuk, tak jak kolega wspomniał, i cała ręka, to jest tylko prototyp, który ma pokazać, jak działa sama proteza. No i w tej chwili mechanicznie ona będzie rozwijana i powinno się dać naprawdę złapać większość przedmiotów codziennego użytku. A jak długo realizowaliście ten projekt? Pojawił się pomysł i za jaki czas pojawiła się gotowa dłoń? Pomysł pojawił się w sumie z inicjatywy naszej opiekunki, pani dr Libal, która przedstawiła nam właśnie pomysł stworzenia takiej sztucznej dłoni i ja jako prezes razem z kolegą, wiceprezesem koła, poszliśmy do pani doktor i zaangażowaliśmy się w to. Zebraliśmy cały zespół i w ramach zajęć u nas na uczelni stworzyliśmy właśnie tą protezę w naszej 12-osobowej grupie. Trwało to, prawdziwa praca trwała tak naprawdę od marca. I od tamtego czasu, znaczy przedtem już zaczęto pewne prace, między innymi nad wizualizacją tej protezy. Ale naprawdę od marca pracowaliśmy już intensywnie nad tworzeniem oprogramowania, montażu, zasilania i wszystkiego, co jest potrzebne. Ta górna część została wydrukowana na drukarce 3D. Tak, dokładnie tak. Słuchajcie, poszukujecie firm, które zainteresowałyby się tym waszym pomysłem? Tak, jak najbardziej. Potrzebujemy oczywiście wsparcia finansowego, ale przede wszystkim potrzebujemy wsparcia merytorycznego oraz laboratoryjnego, ponieważ żebyśmy mogli dalej rozwijać tę protezę, potrzebne są nam lepsze narzędzia, możliwość wymiany całej części mechanicznej oraz udoskonalenie nie tyle oprogramowania, chociaż to też, ale samych akwizycji sygnałów, ponieważ żeby się rozwijać, musimy pobierać jakby więcej sygnałów z większej ilości mięśni. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Bardzo Wam gratuluję i pomysłu, i wytrwałości, i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Thank you.
My wracamy do tematu edukacji dzieci i nie tylko. Ze mną w studiu pani Kamila Mydrek-Rak, kierownik humanitarium przy Wrocławskim Centrum Badań EIT+. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś w programie mówiliśmy o edukacji dzieci poprzez sztukę. Państwo stawiacie na naukę. Tak. Humanitarium Ogrody Doświadczeń to jednostka edukacyjna Wrocławskiego Centrum Badań IT+. Jak sama nazwa mówi, Wrocławskie Centrum Badań zajmuje się nauką, a my zajmujemy się nauką na trochę niższym poziomie. Naszym celem jest zainteresowanie nauką, szczególnie naukami ścisłymi, upowszechnianie tej nauki i wprowadzanie dzieci i młodzieży w świat nauki, pokazywanie im, że nauka, matematyka, fizyka, chemia, biologia nie muszą być nudne. Chcemy, żeby to, czego nauczyli się w szkole, u nas mogli tego doświadczyć, utrwalić sobie ten materiał. Wskazujemy drogi rozwoju, wyboru zawodowego młodzieży, żeby nie wybierali studiów zupełnie przypadkowo, tylko tak, żeby byli świadomi, co ich czeka na studiach i z czym może wiązać się ta ich kariera naukowa, z wyborem jakiego zawodu. A wracając do dzieci, zaczynamy już uczyć dzieci od najmłodszych lat. Proponujemy warsztaty rodzinne, na których rodzice przychodzą z już trzylatkami. Potem się okazuje, że rodzice bardziej się zaangażowali niż te dzieci, bo to często bardzo tak się, często tak, tak się bywa. Dzieje. Tak, rodzice przychodzą, to odkrywają w sobie dzieci i bawią się równie dobrze jak ich pociechy. Pracujecie 3 lata, odwiedziło Was ponad 140 tysięcy osób. Tak, już pracujemy 3,5 i może się pochwalić, bo ostatnie statystyki nas zaskoczyły i odwiedziło nas już 200 tysięcy osób. Nasza oferta edukacyjna opiera się głównie na warsztaty edukacyjne związane właśnie z chemią, biologią, fizyką i ekologią i pokrewnymi dziedzinami, a wystawa interaktywna jest bardzo ważną częścią. Ale... Bo to jest tak, że jest wystawa, tak? I wokół odbywają się warsztaty. Dokładnie to jest tak, że u nas grupy, które odwiedzają humanitarium, zostają dzielone na mniejsze grupy. Każda z tych grup zostaje oprowadzona po wystawie. Wyjaśniamy te zjawiska. Oczywiście wyjaśnianie to jest dostosowane do danej grupy wiekowej, czyli inaczej mówimy do 5-latków, inaczej mówimy do 8-latków, inaczej do 15-latków, a inaczej do dorosłych. I te grupy zostają oprowadzone, zostają wyjaśnione zjawiska, tak jak obecna wystawa właśnie odnosi się do fizyki i optyki, więc zjawiska optyczne. Następnie to jest, zamieniamy naszą wystawę w ogromny edukacyjny plac zabaw i gdzie wszyscy mogą się świetnie pobawić, a obok wystawy znajdują się nasze 2 pomieszczenia laboratoryjne, w których odbywają się warsztaty. I każda z tych grup, która właśnie najpierw odwiedza wystawę, później zapraszana jest na warsztaty, które wcześniej wybierają. Albo im proponujemy, albo wybierają sobie sami tematy, które ich interesują. Dla dzieci proponujemy, nie wiem, kolorowe mydełka, wybuchową pianę, a dla nieco starszych i takich, którzy są zainteresowani na przykład medycyną, sekcję serca, sekcję oka, sekcję płuc i tak dalej, i tak dalej. Ostatnia wystawa Szkiełko i Oko cieszyła się bardzo dużą popularnością. Tak, to jest pierwszy raz przygotowana przez zespół humanitarium wystawa właśnie optyczna, Szkiełko i Oko, tajemnice optyki i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Czasami na początku, po pierwszym spojrzeniu na salę, wydaje się dość trudna, ale jednak lustra, które zmieniają świat i zmieniają sylwetkę odwiedzających nas gości, wprawiają wszystkich w zachwyt i w bardzo dobrą zabawę. Teraz w sierpniu humanitarium będzie nieczynne, ponieważ wybieracie się w świat szukać inspiracji. A co proponujecie na wrzesień, na jesień? Od września proponujemy szereg bardzo ciekawych, nowych warsztatów. Przede wszystkim jesień będzie bardzo bogata w różne doświadczenia i w różne wydarzenia w humanitarium. Wystawa zostaje dalej, bo cieszy się dużym powodzeniem i mamy nadzieję, że kolejne pokolenia i kolejne klasy, które jeszcze u nas nie były, odwiedzą i odkryją tam świat nauki. Natomiast 10 września robimy huczne, oficjalne otwarcie naszego laboratorium chemicznego, naszego nowego laboratorium chemicznego, które będzie otwarte z firmą BASF. I tam będzie szereg nowych warsztatów właśnie z zakresu chemii, jak to BASF, chemia i tak dalej. Później kolejne konkursy będą związane z fizyką i tutaj bardzo duża oferta też warsztatów fizycznych, na które bardzo serdecznie zapraszamy, bo ta fizyka zawsze jednak wywołuje właśnie pewne niedowierzanie. I
szkole zwykle była kamieniem u szyi. Dokładnie, natomiast nasi animatorzy naprawdę ułatwiają tę fizykę, pokazują, że ona nie jest wcale taka trudna i może być fascynująca. Zdarzają się u nas wybuchy, którym towarzyszy, że tak powiem, na przykład wyszczał w sufit, więc to są dodatkowe atrakcje, na które zapraszamy. Czyli fizyka. 12 września wielki piknik naukowy w Humanitarium, między innymi też w ramach tak zwanego Spin Day'u, czyli atrakcji dodatkowych we wszystkich centrach nauki w Polsce, w Centrum Nauki Kopernik, w Centrum Nauki w Gdyni, w Centrum Nauki w Toruniu i innych centrach. Łączycie i między siły. Innymi łączymy siły, tak, i 4 godziny będą specjalne atrakcje, dużo instytucji i firm, które będą z nami współpracowały i które będą obecne na tym pikniku. Następnie Noc Laboratoriów, na jesień też zaplanowaliśmy pewne atrakcje dla dorosłych i rozpoczynamy we wrześniu, w ostatni czwartek, nawiązując do obiadów czwartkowych, oświeceniowych. Zapraszamy wszystkich dorosłych, żeby mogli chwilę odpocząć od dzieci i w każdy ostatni czwartek miesiąca, września, października i listopada, przygotujemy specjalne wieczory dla dorosłych ze specjalnymi chemicznymi, mocnymi atrakcjami. Oraz dodatkowe 2 razy w miesiącu piątki dla dzieci, żeby rodzice mogli przywieźć do nas dzieci, a pójść na przykład do kina czy teatru. Dziękuję bardzo za rozmowę. Będzie się działo we wrześniu i przez całą jesień Humanitariów. Zapraszamy, proszę Państwa, do Humanitarium już we wrześniu, a dziś już Państwu dziękujemy i zapraszamy za tydzień. Dziękuję bardzo. Near the Bummidge town in the county down one evening last July. Down the boring rink came a sweet Colleen and she smiled as she passed me by. She looked so neat for her 2 white feet to the sheen of the dark brown hair. Such a coaxing alpha to shake myself to make sure I was really there. From Boundary Bay up to Derry Cay, from Galway to Dublin town. No maid I've seen at the fire calling that I made in the county down. From Boundary Bay up to Derry Cay, from Galway to Dublin town. Seemed like a fire calling that I made it a county down. As she always ventured, I scratch me head and I look in the feeling rare. And I said, says I, to a passerby who's the mate with nut brown hair. He smiled at me and it bright to see she's the gem of the island's crown. Young Rosie McCann from the banks of the Bend and the star of the county down. From Mantry Bay up to Derry Cay, from Galway to Dublin town. I've seen like the fire calling that I made it a county down. From Monty Bay up to Derry Cay, from Galway to Dublin town. No made I've seen like a fire calling that I made it a county down. A bit further, never was hit since my roving career began. But fair and square, I surrendered there to the charms of Rosie McCann. I had a heart to let, and no tenant yet, then I met with in shower gown.